Stratolaunch to prototyp największego na świecie samolotu transportowego. Ma on w przyszłości posłużyć jako pierwszy stopień w wynoszeniu na orbitę rakiet transportujących małe satelity. Projekt Stratolaunch zakłada, że samolot wynosiłby rakietę na wysokość nawet 11 km, gdzie następowałoby uwolnienie rakiety i jej lot na orbitę z satelitą na pokładzie. Dzięki zastosowaniu takiego sposobu wynoszenia można m.in. zwiększyć masę wynoszonych obiektów oraz znacznie wpłynąć na niezależność od czynników pogodowych, które bywają czasami przyczyną przekładania startów rakiet na inny termin. Pozwoli także na większą dowolność w dobieraniu miejsca startu. Za całość przedsięwzięcia odpowiedzialna jest firma Stratolaunch Systems, założona przez nieżyjącego już współzałożyciela Microsoftu Paula Allena. Pierwsze prace nad projektem rozpoczęły się już w 2010 roku, jednak oficjalnie został on ogłoszony dopiero rok później. Budowa maszyny była prowadzona w Mojave w Kalifornii w specjalnie zaprojektowanym hangarze należącym do firmy Scaled Composites. Stratolaunch składa się z dwóch kadłubów połączonych ze sobą długim centropłatem, a każdy z kadłubów zakończony jest niezależną sekcją ogonową. Rozpiętość jego skrzydeł to aż 117 metrów. Samolot napędzany jest 6 turbowentylatorowymi silnikami Pratt & Whitney, wykorzystywanymi na przykład w Boeingach 747. Silniki znajdują się na zewnętrznych częściach obydwu kadłubów, oczywiście symetrycznie po 3 z każdej strony. Waga całej konstrukcji przed załadunkiem wynosi ponad 225 ton, a po załadunku może wynieść nawet 590 ton, czyli prawie tyle co 100 dorosłych słoni afrykańskich. W maju 2017 roku Stratolaunch po raz pierwszy ujrzał światło dzienne, kiedy to wytoczył się z ogromnego hangaru na swoich 28 kołach. Pół roku później na lotnisku Mojave Air and Spaceport przeprowadzono testy kołowania maszyny, których celem było sprawdzenie m.in. sterowności podczas jazdy czy hamowania. Aż wreszcie, w sobotę 13 kwietnia 2019 roku, po latach przygotowań Stratolaunch wzniósł się w powietrze. Pierwszy próbny lot trwał 2,5 godziny. Samolot osiągnął maksymalny pułap 17 tysięcy stóp, czyli niecałych 5200 metrów oraz rozwinął prędkość maksymalną 304 km na godzinę. Nie są to może jakoś szczególnie imponujące wartości, ale trzeba pamiętać, że był to lot testowy. W kolejnych startach będą one stopniowo coraz większe. W trakcie lotu sprawdzano ogólną pracę samolotu, jego możliwości zmiany prędkości czy działanie systemów sterowniczych. Jak poinformował pilot testowy Ivan Thomas, samolot leciał zgodnie z symulacjami i przewidywaniami. Wszystkie systemy działały jak w zegarku, a sam lot był płynny i bezproblemowy, dokładnie taki, jaki pierwszy lot być powinien. Według obecnego prezesa firmy, już w 2022 roku samolot powinien być gotowy pomagać w startach rakiet kosmicznych Pegasus XL. Docelowo ma być w stanie wynieść aż 3 takie rakiety jednocześnie. Trzymamy więc kciuki, żeby wszystko poszło jak najlepiej i nie było żadnych opóźnień. A my również bez opóźnień możemy dostarczać Wam nowe odcinki dzięki naszym patronom, za co serdecznie im dziękuję. Jeśli też chcesz zostać patronem, to w opisie filmu znajdziesz link do naszego profilu na Patronite. Zapraszam też serdecznie na Instagram Astrofazy, a my widzimy się w kolejnym Astroshorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!